Cześć, piątek rano. Witam was, drodzy widzowie, na ranczu. Słuchajcie, dam tylko mojej frajnie jedzonko i już do was wracam. Ktoś się pytał, co z kaczkami staropolskimi, czy je oddzielam. Tak jak widzicie, musiałem Walusia oddzielić, bo zaczął skubany kryć gęsi, a na to sobie pozwolić nie mogłem. Ale dziwna sytuacja jest z nim. Poczekajcie. Popatrzcie, tu im zrobiłem gniazdo, o, nawet jak powydzierały, miały tak ładnie poukładane tutaj i dałem tutaj na próbę tutaj 3 jajka, nie? Żeby sprawdzić, czy ona będzie siedzieć. I słuchajcie, co zrobiła. Doniosła jeszcze 2 jajka i od tygodnia, no tydzień już, od tygodnia w ogóle przestała nieść i w ogóle tymi jajkami nie jest zainteresowana. Po prostu spychała je na bok, jak nawet w nocy spała, to spychała jajka w kąt, a spała jakby obok nich. No i zabrałem te jajka w końcu do inkubatora, bo stwierdziłem, że boję się, że przemrożą tutaj się, bo noce były dosyć zimne, w granicach 0 albo minus nawet 1. Bałem się, że przemarzną te jajka i zabrałem je do inkubatora. Natomiast no ona przestała nieść i w ogóle nie jest zainteresowana siedzeniem. To coś dziwnego dla mnie. Myślałem, że jak będzie mieć tutaj swój kąt i zacznie siedzieć na tych 3, 5 właściwie, bo 2 doniosła, na tych 5, to że ja jej po prostu dorzucę resztę, nie? Jak już będzie siedzieć. Nic z tego, niestety. Więc kaczuszki na razie są tutaj. Jak tylko gęsi wylądują tam, w zagródce, to kaczuszki zostaną wypuszczone. Cześć, gęsiaczki, cześć, cześć, cześć. Już. Proszę. Ja wiem, nie tego się spodziewacie. Wody, nie? Już dajemy wodę. Ale nie krzycz tak. Nie bać się. Wodę chciałem. Gęsi sobie piją. To sprawdźmy, czy są jakieś zmiany. No jest 5. I to jest najciekawsze, że ona zawsze je zagrzebuje. O, to jest 5. No i właśnie, powiedzcie mi tutaj, drodzy widzowie, czy ja powinienem te jajka zabrać? No bo tak, ona na tych jajkach siedzi w nocy, tak jakby je grzeje, a później w ciągu dnia schodzi. I zastanawiam się, czy te procesy się nie rozpoczną w tych jajkach, tego wysiadywania, a potem czy one się nie zaziębią po prostu, te jajka. Czy ja nie powinienem ich teraz zabrać i poczekać, aż będzie mieć więcej i zacznie już siedzieć. No, nie wiem właśnie, kurczę, to mnie tak zastanawia, bo nie miałem nigdy gęsi, znaczy miałem w tamtym roku, ale bezskutecznie. W tamtym roku w ogóle gąska nie siadła, więc wszystko poszło do inkubatora, ale ten ówczesny gucio był słaby i nic z tego nie wyszło. I tak nie wiem, co zrobić. No niby w nocy zaziębić się nie zaziębią, no bo one są pod gąską. Ta biała gąska na nich siedzi. Ale nie wiem, jak w dzień. W dzień jest co prawda na plusie. Nie wiem, dajcie mi znać, co powinienem zrobić, bo mam takie lekkie zawahanie, nie? A tu o. Amory go wzięły, ale mu się nie udało. Laluś to jest laluś jednak. On musi być czysty, bo on nie wiadomo, kiedy idzie na podryw. Wypachniony musi być. No to już, drodzy widzowie, chyba wiecie, o co chodzi. Zaczynamy sezon oficjalnie. Tutaj na górze, na samej górze 46 jajeczek od przepiórek Texas. Tutaj 43 jajka od japońskich. Na dole zielone staropolskie, 14 sztuk. I 13, właśnie nie wiem, czyje to jajka. Mam podejrzenie, że to chyba tych drugich kaczuszek. Ale powiem wam dziwną sprawę. Żadne kaczki nie siadały na tych jajkach.
Je w końcu zabrałem, bo bałem się, że coś im się stanie. Gęsie są jeszcze większe od tych jajek, więc ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to są te kacze, ale zobaczymy. 2 marca odpalamy oficjalnie inkubację w tym roku. Otwieram sezon inkubacji. A co do tego, jutro wpuszczam rano tutaj gąski. Dzisiaj będę miał zawiaski, mocuję furteczkę. Jutro jest sobota, więc myślę, że gdzieś no pod wieczór pewnie zobaczycie odcinek już na bieżąco z soboty, co i jak. Trzymajcie się. Cześć!